już czas. Olsztyn. Zwołaj transport. Mamy pozwolenie. A gdzie Gdańsk? No jak to gdzie? W Trójmieście. Gdzie transport? Szczecin miał to ogarnąć. Przecież załatwiłem wam transport. Przyjechałem do was miejskim. Już wiedzą. Schroniska działają m.in. dzięki zbiórkom pieniędzy, karmy oraz pomocy wolontariuszy. Przez epidemię koronawirusa zmuszone zostały do wprowadzenia szeregu ograniczeń uniemożliwiających standardową procedurę adopcyjną. W okresie powszechnej izolacji także schroniska musiały zamknąć się dla osób z zewnątrz. Na oficjalnej stronie znajdziesz również wskazówki, jak wesprzeć poznańskie schronisko. Nie kupuj, adoptuj. Kieruj się na stronę www.schronisko.com.